Biznes Cafe Podcast, odcinek 19. Pracy często my chcemy być właśnie perfekcyjni. My byśmy chcieli już wszystko od razu, tak? Że od razu mówić po angielsku, od razu wszystko wiedzieć i nie robić siebie, że tak powiem, nie wypaść głupio. Natomiast jakby w pewnym momencie ja zaakceptowałam to, że będą sytuacje, kiedy się będę czuć głupio, kiedy powiem coś głupiego, albo się źle zachowam, albo czegoś nie zrozumiem. Nazywam się Grzegorz Futyma i zapraszam Ciebie na rozmowy z ludźmi, którzy z powodzeniem prowadzą swój biznes na Wyspach Brytyjskich. Wyciągam od nich sekrety, które pomogły im osiągnąć sukces oraz gotuję z nimi dawkę inspiracji i motywacji dla Ciebie. Wielu z nas, Polaków przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii, ma problemy czasami z takie psychiczne, można powiedzieć, mentalne, z dopasowaniem się do tego, co się tutaj dzieje, z dopasowaniem się do społeczeństwa, do miejsca pracy. Albo na przykład biznesmeni często znajdują problem w tym, żeby się rozwijać. I są to różnego rodzaju problemy. I nie wiedzą, nie zawsze wiedzą, gdzie szukać w zasadzie pomocy, bo są tutaj jakby w nowym miejscu, nie znają nikogo, nie wiedzą jakby z kim się spotkać, kto może im pomóc w takiej sytuacji, żeby znaleźć rozwiązanie, znaleźć następny krok w tej swojej podróży. Czy to będzie znalezienie nowej pracy, czy to będzie rozwój swojego biznesu, czy przejście na jakiś wyższy poziom świadomości tego, co się dzieje na przykład w rodzinie, czy co się dzieje w towarzystwie. Jeżeli źle się czujemy, jeżeli czujemy się, że coś jest nie tak, to naprawdę warto sięgnąć po pomoc osoby, która się na tym zna. Potrafi nas odpowiednio wysłuchać, odpowiednio zrozumieć, bo oczywiście można pójść do przyjaciółki, do przyjaciela, ale czy oni dadzą nam taki poziom porady, taki poziom jakby pomocy, który może dać nam doświadczony psycholog, coach, trener biznesu? Właśnie niekoniecznie. Dzisiaj o tym chcę porozmawiać z Anią Białouz-Griffiths, która jest gościem Biznes Cafe, jest psychologiem, coachem, trenerem biznesu i od 15 już lat pomaga skutecznie osobom prywatnym i firmom skutecznie osiągać wyznaczone cele w biznesie i w życiu osobistym, cokolwiek by to nie było. Czy to będzie szczęście w rodzinie, czy to będzie dużo pieniędzy. Na pewno, jeżeli masz jakiś cel, potrzebujesz ludzi, którzy pomogą ci go osiągnąć i Ania jest właśnie jedną z takich osób. Skończyła Uniwersytet Jagielloński, studia psychologiczne. Teraz jest często zapraszana i współpracuje właśnie z mediami, do telewizji, do radia, do prasy. Stale odwiedza te programy i wypowiada się właśnie w takich kwestiach o tematyce psychologicznej. Witam cię, Aniu, dzisiaj w tym programie. Cześć, witaj. Wow. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, szczególnie patrzę właśnie na twoją stronę internetową, właśnie przeczytałem przez chwileczkę twoje, w skrócie troszkę to, co napisałaś o sobie i patrzę też na to, czym się zajmujesz i widzę, że oprócz sesji indywidualnych, które pomagają jakby one-to-one i też coachingu, zaraz o tym powiemy, co to właściwie jest, oferujesz też wiele takich szkoleń, które są z różnych dziedzin. Jest szeroki wachlarz szkoleń, o tym też za chwilę powiemy. Widzę, że jakby pomagasz ludziom nie tylko jakby spełniać może cele takie typowe, biznesowe, osobiste, w sensie nie wiem, jakiegoś mindsetu, ale konkretnie osobista skuteczność, stres, emocje, pewność siebie, motywacja w sprzedaży, zarządzanie sobą w czasie, nawet schudnięcie, czy rozwiązywanie konfliktów, te wszystkie rzeczy ocierają się o temat psychologii. Czy tak jest, czy to jest po prostu tylko twoja oferta? To jest moja oferta, ale też myślę sobie, ponieważ pracuję od 15 lat, prowadzę szkolenia, ale już w ogóle psychologią zainteresowałam się 20 lat temu. Jeszcze jak byłam w liceum, wtedy zaczęłam w ogóle czytać książki psychologiczne. I przez ten czas, to jest jeden z takich moich wniosków, no wiadomo, jeżeli ktoś zajmuje się jakimś jednym tematem, to widzi pewne perspektywy świat, więc jakby z mojej perspektywy wiele rzeczy wygląda w ten sposób, że jeżeli budujemy, rozwijamy swoją inteligencję emocjonalną, to to właśnie wpływa na nasz biznes, to wpływa na naszą rodzinę, to wpływa na nasze relacje, czyli oprócz tej inteligencji intelektualnej czy jakichś talentów, bardzo ważna jest tak naprawdę nasza psychika. Dlatego to, co powiedziałaś, to jest wiele, wiele tematów, ale można powiedzieć, że ta psychologia w tych wszystkich tematach jest. Tak? Szkolenia są coraz bardziej jakby popularną
formą rozwoju coaching czy ogólnie też psychoterapia, ponieważ coraz więcej ludzi dostrzega to, że emocje, tak naprawdę to, co się dzieje nie tylko w naszej jakby w tej intelektualnej stronie naszego umysłu, ale też w emocjach, to jest niezwykle ważne do tego, czy osiągamy swoje cele w życiu, czy nie. Mhm. Tak? Właśnie, czyli każda część naszego życia ociera się właśnie o sferę mentalną, psychiczną, w jaki sposób świat postrzegamy i czy się posuniemy do przodu, czy do tyłu. I dlatego tutaj ważna jest ta świadomość tego, co się dzieje, w czym, jak ja rozumiem, psycholog właśnie może pomóc, uświadomić mi, co się właściwie dzieje w tym momencie ze mną. Uświadomić, ale też pomóc w jakiś sposób... Czasami zobaczyć coś z innej perspektywy, tak, pomóc, dodać motywacji, bo nie zawsze to jest tylko zobaczenie jakiegoś błędu, ale czasami ta druga osoba właśnie jest potrzebna do tego, żeby jakiś zrobić kolejny krok, albo żeby sobie tak uświadomić, że mam w ogóle potencjał i w ogóle mogę bardzo wiele rzeczy zrobić w życiu, o których nie wiedziałam do tej pory, że mogę. Takie sytuacje bez wyjścia czasami są, tak, że ktoś jest na przykład jest zadłużony, ma dużo kredytu i jakby w tym momencie widzi tylko ten kredyt i wszystkie inne możliwości są w tym momencie poza jego zasięgiem, on tego nie widzi. I wtedy jest bardzo tak jakby trudno faktycznie zauważyć te inne rzeczy, trudno jest zauważyć, ponieważ człowiek jakby obwinia może siebie za to, że ma jakąś taką sytuację i ciężko mu się z tego wydostać. Także wiesz co, za chwilkę rozwiniemy może ten temat właśnie takich sytuacji, bo ja wierzę, że wielu Polaków spotyka się znajduje się w takich tarapatach, nazwijmy to, z którego im się wydaje, że nie ma wyjścia, ale skoncentrujmy się na początek na tobie, bo mam wrażenie, że rozmawiam z osobą, która tą psychologię już od dawna czuje, bo już studiowałaś ten temat i konsekwentnie realizujesz się w tym zawodzie. Jak to się zaczęło, że zaczęłaś ten temat w ogóle lubić i cię zainteresował? To zaczęło się jeszcze, chyba to była trzecia klasa liceum, tak naprawdę, tak mi się wydaje, że to była trzecia klasa liceum. I wiadomo, to jest taki moment, kiedy wybiera się kierunek studiów, tak, trzecia, czwarta, tak, klasa maturalna. Ja zaczęłam wtedy czytać magazyn Charaktery, nie wiem, czy raczej znany magazyn. I on mnie bardzo zainteresował, tam były ciekawe artykuły, tak czytałam sobie dla siebie, wiadomo, człowiek w tamtym wieku ma jakieś swoje problemy, ma jakieś tam trudności, z innymi rzeczami sobie radzi, z innymi nie. I ten magazyn bardzo mi pomagał w tym, żeby trochę zrozumieć siebie, jakoś tak, bo właśnie ja szukałam jakichś tam odpowiedzi. I tam był konkurs, wiesz, tam był konkurs o indeks psychologii na kilku uniwersytetach. Ja postanowiłam, że wezmę udział w tym konkursie. Konkurs polegał na tym, że co miesiąc przez rok trzeba było pisać pracę na jakiś tam temat psychologiczny, więc ja musiałam zbierać książki z biblioteki, znosiłam sobie je do domu. Wiesz, miałam 10 książek porozkładanych i pisałam. No i okazało się, że po roku ten magazyn zaprosił mnie na finał konkursu, że dostałam się tak naprawdę do finału. Tam chyba brało udział 1000 osób w tym konkursie i doszłam do takiej czołówki, do 10 osób, które jakoś tam najlepiej sobie poradziły z tym zadaniem. I dostałam indeks na uczelni, nie pamiętam dokładnie na jaką uczelnię, tam były chyba dwie uczelnie. Dostałam jakby tak bez egzaminu mogłam dostać się na jedną z tych uczelni. Ja nie wybrałam, ostatecznie nie wybrałam tej uczelni. To była chyba w Opolu uczelnia, jeszcze jakaś chyba SWPS, nie pamiętam dokładnie, już nie chcę teraz pomylić, ponieważ chciałam iść na Uniwersytet Jagielloński. Natomiast samo to, że byłam w tym konkursie, samo to, że pisałam tę pracę, jakby też tak wtedy tak dużo czytałam, to mi pokazało jakby no taką tą stronę psychologii. Jakby ja już byłam tak jakby jeden krok do przodu, tak? Już wiedziałam, z czym to się je i wiedziałam, że naprawdę mi to pasjonuje, bo skoro poświęciłam tyle czasu i chciało mi się tę pracę pisać, tak, to był tak jakby, to mnie przekonało do tego, żeby zajmować się psychologią, bo myślałam także, myślałam o architekturze, myślałam o filozofii, o dziennikarstwie, także miałam takie cztery do wyboru kierunki, ale jakby tak myślę, że psychologia jednak mnie jakoś najbardziej przekonała, tak myślałam sobie, że to jest taki najbardziej chyba życiowy dla mnie wtedy temat. Ten pomysł. Pamiętasz, jak to się stało, że w ogóle zaczęłaś czytać ten magazyn Charaktery? Ktoś ci go podarował, kupiłaś go przypadkiem w kiosku? Jak to się stało? Nie do końca pamiętam, ale pamiętam, że miałam takiego nauczyciela od polskiego, który, nie wiem, czy to on nie polecił mi tego magazynu, już dokładnie nie pamiętam, bo to był taki człowiek z pasją. Pamiętam, że to był taki człowiek, który naprawdę też mnie zaraził w ogóle różną taką inną literaturą, w ogóle myślenie w taki sposób, trochę filozofią też, więc nie wiem, czy on chyba o tym nie wspomniał.
Do tej pory go bardzo cenię, on też miał takie bardzo duże znaczenie w moim życiu, właśnie ten właśnie nauczyciel od polskiego. To jest ciekawe właśnie jeszcze, bo inni ludzie wpływają na nasze decyzje w życiu, szczególnie wychowawcy, nauczyciele, rodzice. I tu mówisz taki przykład z twojego życia, gdzie nauczyciel bardzo wpłynął na jakby twój kierunek. Zastanawia mnie, czy on w ogóle czy on był nauczycielem, który do wszystkich tak mówił i ty czułaś, że to ciebie dotyka, czy jakoś wybrał cię z tego grona i powiedział: Ania, ty jesteś jakaś specjalna. On miał ogólnie charyzmę i wszyscy mieli do niego bardzo duży szacunek. Miał takie podejście rzeczywiście, moim zdaniem, takie, które każdy nauczyciel powinien mieć. Wiadomo, no tak rzadko się zdarza, że naprawdę to był człowiek z pasją i on już miał wtedy, no nie pamiętam ile lat, chyba już był na emeryturze wtedy, kiedy ale jeszcze pracował. Rzeczywiście on docenił mój talent, ponieważ ja pisałam dużo. I pisałam prace, które jakoś tam mu się bardzo podobały, gdzieś tam do końca miałam szóstkę, pamiętam, z polskiego, natomiast ja jakby nie czytałam tylko takiej literatury szkolnej, ale też właśnie czytałam trochę filozofii, czytałam jakby jeszcze psychologię, już wtedy takie książki psychologiczne jakby, i on mi tak dawał trochę wiatru w plecy, że tak powiem, tak? Że jakby on to doceniał gdzieś tam, także no to było fajne. Ja myślę, że dla wszystkich on był taką osobą, taką postacią naprawdę, którą się zapamiętuje do końca życia, tak myślę. Mhm. Wow, to jest wspaniały przykład właśnie tego, jak inne osoby, które, tak jak mówisz, mają pewną charyzmę i zamiłowanie do jakąś misji w życiu. Czuć było pewnie tą misję u niego, nauczania młodych ludzi czegoś więcej niż tylko suchych faktów z książki, lektury. Dokładnie, pamiętam, żebyśmy nie omawiali lektur, tak jak wszyscy omawiają, tylko zawsze były te tematy właśnie bardzo takie pod kątem życiowym, tak? Jakby właśnie dużo filozoficznych prac wtedy, pamiętam, pisaliśmy, takich trochę na temat tego, kim jestem, dokąd zmierzam, o co mi w życiu chodzi i tak dalej. Także myślę, że strasznie mi się to podobało, także to akurat pasowało gdzieś tam do mnie, bo ja szukałam takich jakby, tak trochę głębiej, tak, jakby odpowiedzi na różne pytania wtedy. Czy pamiętasz, jak on wpływał na twoje koleżanki, twoich kolegów z klasy? Czy wszyscy jakby podążali w jakimś kierunku pewniej dzięki temu nauczycielowi? No wiem, że nie każdy, jakby dla nie każdego pisanie prac to było coś takiego najbardziej, prawda, największą pasją. Dla mnie pisanie zawsze było pasją, zawsze lubiłam pisać. Ale wiem, że on był jakby jako osoba, nawet niezależnie, czy ktoś tam dostał z piątkę, czy trójkę, czy coś innego, to jakby jako osoba miał bardzo duży tak jakby szacunek wśród licealistów. Ja byłam w klasie matematyczno-fizycznej, gdzie było bardzo dużo chłopaków, więc to była taka klasa często właśnie zbuntowana i taka dosyć, tak, która ciężko było jakby nauczycielom w naszej klasie gdzieś tam wytrwać, tak, i wzbudzić ten autorytet, natomiast ten nauczyciel miał autorytet. Zdecydowanie to był człowiek, który miał taką silną osobowość, umiał sobie z nami poradzić, także to było tak jakoś ważne. Świetnie. Z tego miejsca, gdzie uczyłaś się i miałaś tego wspierającego nauczyciela, okazało się, że znalazłaś jakby swoje powołanie, ten swój kierunek w życiu, i pomimo, że konkurs tak oferował ci indeks w innej uczelni, poszłaś na Uniwersytet Jagielloński. Co było na UJ-cie takiego, że tak cię pociągało? Prestiż? Ja myślałam o kilku uczelniach. Myślałam o Łodzi, myślałam jeszcze o Warszawie. Natomiast mi się zawsze Kraków bardzo podobał. Sama ta atmosfera Krakowa. I pamiętam jeszcze do tej pory, jak robiłam sobie listę plusów i minusów. Czy mam jechać do Łodzi, czy mam jechać do Krakowa, czy Warszawy, tak? I tak sobie tam powypisywałam i w końcu wyszło mi porówno i rzuciłam monetą. Pamiętam, że ostatecznie rzuciłam monetą i wyszło, że mam jechać do Krakowa. Bo nie mogłam się zdecydować, bo tam było za dużo jakby takich czynników. Tutaj byli przyjaciele, tak? W Krakowie nikogo nie znałam. I tak nie wiedziałam w ogóle, co jest ważniejsze, więc stwierdziłam, dobrze, rzucę monetą. I no i cieszę się, bo w sumie Kraków, tak, mam bardzo dużo wspaniałych wspomnień z tego miejsca. I tak się znalazłaś w Krakowie. Nie wiem, czy słychać, ale tu jakiś teraz w tym momencie odrzutowiec koło mnie, koło domu lata, także może być trochę zakłóceń. Okej. Ale okej, tak miało być. Ten rzutowiec miał to przelecieć, żeby nam zakłócić w tym momencie rozmowę i żebyśmy przeszli trochę na inny temat. Czyli z Krakowa przelatujemy w tym momencie do Wielkiej Brytanii, bo tutaj się znajdujesz na wyspach. Dokładnie mieszkasz w Northampton, jak się nie mylę. I pod Northampton, właściwie na wsi. Na wsi pod Northampton, to jeszcze lepiej. I tam w Northampton w 2011 roku, czyli już 6 lat temu, założyłaś Centrum Rozwoju Osobistego.
Tak, zdecydowanie. Tak? I teraz patrząc na to, że skończyłaś UJ w Krakowie i ty już z tego, co widziałem, byłaś rozpoznawalną osobą w Polsce. Już w Polsce byłaś zapraszana do telewizji, do radia, do prasy. Wyglądało na to, że tam już zbudowałaś sobie jakąś karierę, jakąś taką pozycję psychologa. Jak wyglądała sytuacja w Polsce wtedy? Zanim przyjechałam do... Znaczy, moja historia w ogóle z Anglii zaczęła się jeszcze troszkę wcześniej. Przyjechałam do Anglii pierwszy raz zaraz po studiach, czyli to było zaraz jeszcze w 2005 roku, kiedy obroniłam dyplom i po kilku miesiącach zdecydowałam się, że przyjadę do Anglii, więc wtedy miałam 25 lat. I wtedy pierwszy raz jak przyjechałam, to pracowałam w hotelu w Londynie. Bardzo ciężko pracowałam, byłam kelnerką, pracowałam na przyjęciach. Pracowałam czasami po 20 godzin. Do tej pory pamiętam, że pracowałam 20 godzin, potem musiałam przespać się 4 godziny i potem na 6 rano znowu wstawałam do pracy. Więc to był taki trochę, tak, taka szkoła życia trochę dla mnie wtedy i pokory i generalnie tego, że mimo, że się uczyłam angielskiego przez tyle lat, właściwie od 10 roku życia uczyłam się angielskiego, chodziłam na prywatne lekcje, to przyjechałam do Anglii i nie rozumiałam w ogóle angielskiego. Także tak przepracowałam tak pół roku i stwierdziłam, że to nie dla mnie. Jakby tutaj, jeżeli ja mam tak pracować, nie mam nawet czasu szukać innej pracy, więc odłożyłam sobie pieniądze i wróciłam do Polski, tak? Czyli tam i tam byłam przez 5 lat. Więc przez ten czas skończyłam szkołę terapeutyczną, taką 4-letnią szkołę terapeutyczną, zrobiłam sobie kursy takie przygotowujące do pracy terapeuty, ponieważ to, co sobie właśnie wymyśliłam pracując w hotelu, to właśnie wtedy wymyśliłam, że chciałabym być psychoterapeutą. Bo jeszcze wcześniej nie wiedziałam. Myślałam, że może będę psychologiem w reklamie, może będę psychologiem biznesu i tak za bardzo nie wiedziałam jeszcze, co mam po tych studiach zrobić. Pewnie dużo ludzi tak marzy po studiach, mimo że kończy studia, tak naprawdę nie wie gdzie, bo można pracować w różnych, tak, dziedzinach, w różnych obszarach. Psycholog właściwie może i pracować w sądzie, w szpitalu, tak, może być psychologiem klinicznym. No, jest bardzo dużo opcji. Ja przez te pół roku pracując w szpitalu myślałam, co ja bym chciała z tym swoim życiem zrobić, czy zostać w Anglii tutaj, prawda, robić karierę, czy wrócić i tak dalej. I wtedy sobie pomyślałam, że jednak chcę wrócić do Polski, skończyłam właśnie tą szkołę terapeutyczną i bardzo szybko dostałam pracę, zostałam zaproszona do współpracy do takiego ośrodka terapeutycznego w Warszawie i tam już zaczęłam pracować jako terapeuta. Oprócz tego pracowałam w różnych projektach unijnych, prowadziłam szkolenia i tak się rozwijałam przez ten czas, więc i też dosyć szybko się jakby zaczęłam pracować, zaczęłam być zapraszana właśnie do różnego rodzaju mediów, czyli do pisania artykułów, do radia, do telewizji, do tego, żeby dawać jakieś opinie psychologiczne. Także tak powoli się jakby przez te 5 lat tak ta moja droga wyglądała, chociaż ona nie była taka prosta, tak? Bo utrzymanie się w Warszawie, tak? Pamiętam, że pracowałam przez jakiś czas na SGGW jako psycholog. Pamiętam, że tam chyba zarabiałam 1500 chyba złotych, czy coś takiego. Pamiętam, że starczało mi tylko, żeby opłacić mieszkanie i na coś tam jeszcze, więc musiałam jakby, wiesz, pracować czasami po 12 godzin dziennie, czasami w weekendy, tak, dorabiać, gdzieś tam się na uczelni wykładałam, więc to było cały czas jakby bardzo, bardzo dużo tam pracowałam, tak? No, taka... To doświadczenie szybko jakby zdobywałam, bo pracując po 12 godzin dziennie, to po prostu szybko się zdobywa doświadczenie, tak? Ale nie miałam za bardzo wyjścia. Młody człowiek jeszcze bez większych zobowiązań nie może sobie na to pozwolić, prawda? Żeby zdobywać... Tak. Tak, żeby zdobywać doświadczenia zarówno dziennie, jak i zaocznie w tym samym czasie, pracując, powiedzmy, nad godziny. Tak. To było frustrujące czasami, wiesz, bo widziałam, że moi znajomi, którzy mają, nie wiem, czy otworzyli firmy, czy pracują w jakichś korporacjach, wiesz, jakby sobie jakoś tak finansowo lepiej radzą. Tam jestem psycholog, no niestety, no pamiętam, że tam chyba zarabiałam 11 czy ileś złotych za godzinę pracy terapeutycznej, która jest taką pracą, no, to jest tak, że wiesz, godzina pracy terapeutycznej, to później potrzebujesz naprawdę czasami pół godziny odpocząć po takiej sesji. Ja miałam jedną po drugiej sesję, więc to było, no bo to było frustrujące czasami, tak? Jakby gdzieś tam takie poczucie, że jednak tak chciałoby się lepiej być wynagradzanym za to, co się robi. No właśnie, czyli te 5 lat rozwijałaś się i czy po tych 5 latach już te zarobki i ta sytuacja finansowa się poprawiła u ciebie, czy to było cały czas taka ciężka, mozolna praca, żeby się utrzymać? Później tak, później się poprawiła, ale nadal no, pracowałam, już robiłam szkolenia, pracowałam jako psycholog, ale też robiłam szkolenia cały czas jako taką dodatkową moją pracę, więc to czasami oznaczało właśnie pracę w weekendy, to czasami oznaczało, że musiałam przygotować jakieś tam programy wieczorami, tak? No bo żeby przygotować szkolenie, to trzeba było przyjść już z jakimś materiałem, czy z prezentacją, a to trzeba było zrobić, wiadomo, wieczorem. Natomiast to mi dawało tyle satysfakcji, że jakby
to jakoś tak to się wynagradzało, tak? Natomiast pamiętam, to było jakby sporo gdzieś tam tej energii musiałam to włożyć. Zastanawiam się właśnie, co było powodem twojego wyjazdu na Wyspy Brytyjskie. Jak mówisz, poprawiała się sytuacja, już miałaś pewną stabilną pozycję tam wypracowaną, 5 lat zainwestowania w siebie, jeśli chodzi o kontakty, miejsce i tak dalej, i teraz nagle pum, i wyjeżdżasz tutaj na Wyspy Brytyjskie. Co się stało? Właśnie. No właśnie, czasami właśnie, jak tak pracowałam ciężko, to czasami no, miałam chwilę czasu, żeby spotkać się z koleżankami, więc któregoś dnia pięknego poszłyśmy sobie do klubu potańczyć, no i tam spotkałam tak mojego obecnego męża w klubie, tak. Prawdopodobnie to była miłość od pierwszego wejrzenia. Prawdopodobnie? Prawdopodobnie. No tak myślę, chociaż nie chciałam od niego brać numeru telefonu, stwierdziłam, idę do domu, nie będę brać żadnego numeru. Też koleżanka mi wpisała do mojego tak, jemu chyba wpisała mój numer, więc gdyby nie ona, to pewnie byśmy nie byli ze sobą. Wiesz co, pisaliśmy do siebie przez jakiś czas, potem po jakimś tam czasie się spotkaliśmy. No i się okazało, że to była tak wielka, wielka miłość. No właśnie od pierwszego wejrzenia, więc przez 2 lata tak byliśmy ze sobą na odległość. Odwiedzaliśmy się raz w Warszawie, raz ja jeździłam do Anglii. No i po 2 latach trzeba było zdecydować, tak? No bo tak więcej niż 2 lata to raczej ciężko być w związku na odległość. No i mieliśmy troszkę dylematu, tak? Bo ja nie chciałam wyjeżdżać, tak jak mówisz, no tam już mi było dobrze, miałam przyjaciół, miałam pracę, tak? No właściwie, no tam się gdzieś tam w końcu zadomowiłam w Warszawie akurat wtedy i zdecydowaliśmy ostatecznie, że to jednak ja przyjadę do Anglii, a nie mój mąż tutaj, ponieważ pierwszy powód to był taki, że jakby prawdopodobnie miałby trudniej on tutaj jakby finansowo, żeby sobie poradzić, jeśli chodzi o jego pracę, natomiast drugi powód był taki, że jakby rodzinny, tak? Mój mąż ma syna z pierwszego małżeństwa, który jest w Anglii, więc jakby dla mnie też to było tak jakby oczywiste, że tak, że ciężko by było dla jemu, jakby z jego perspektywy, żeby on był tutaj, a syn w Anglii. Mhm, ty masz jakby mniej zobowiązań niż on w tamtym czasie. Miało to sens. Jeszcze chcę wrócić do tego waszego pierwszego spotkania, bo mnie to też tak interesuje. Nie wiem, czy to jest tajemnica, ale możesz powiedzieć tak... Od pierwszego wejrzenia, co cię w nim ujęło? Faktycznie był taki przystojny, czy może jakąś specyficzną cechą emanował? Może jakimś psychologiem był, dobrze cię rozpracował, albo ty jego? Co, on jest dobrym psychologiem. Tak się śmieję, że czasami ma lepszą intuicję niż ja, bo on jest bardzo taką... mimo, że jest no taki jakby męski, jest tak mężczyzną, jest inżynierem, ma pracę taką bardzo taką męską, że tak powiem, natomiast ma bardzo taką... teraz już wiem, po iluś latach, tak, już jesteśmy 8 lat razem, tak, 8, albo no 8, więc widzę, że to, że jakby już poznam. Natomiast wtedy, wiesz co, na wtedy pamiętam uśmiech, był tak uśmiechnięty i tak jakby tak pozytywny i fajnie mi się z nim rozmawiało w ogóle, tak, jakby tak rozmawiał. I on w ogóle pierwszym słowie chyba powiedział mi o swoim synu, od razu pokazał mi, że ma tatuaż i tutaj ma swojego syna, jakby tak, no nie wiem, takie to było dla mnie inne, nie? Że jakby tak bardzo tak jakoś... Otwarty taki był bardziej, tak? Bardzo otwarty, ale też uśmiechnięty, tak miał dużo takiej pozytywnej energii. Nie udawał nikogo, tak? Że tam jest nie wiadomo kto, tak? Czasami niektórzy to budują się jakoś tak w jakimś tam świetle pokazać. On był tak jakby naturalny, był sobą, tak? Więc to chyba mnie tak jakoś przyciągnęło. No, bardzo interesujące. Tak drążysz. Zastanawiam się, czy ktoś pytanie takiego typu kiedyś ci zadał. Chyba tak, chyba czasami, może nie dokładnie w ten sposób, aha, ale chyba tak nie wiercili tak jak ty. Do końca. No nic, będziemy wiercić dalej w takim razie, ale może już w innym temacie. Przejdźmy do tego przeniesienia twojej działalności na Wyspy Brytyjskie, bo masz w Polsce już pewnie grupę klientów ustaloną, te wszystkie kontakty, znajomości i teraz masz się przenieść do zupełnie innego kraju, z innym językiem, być może mentalnością, nastawieniem. Czy czułaś, że odnajdziesz się tutaj, tak od razu wiedziałaś, że założysz tam praktykę psychologiczną, będziesz pomagać ludziom? Jaki był plan? Nie. Wiesz co, na początku, jak rozmawialiśmy o tym, że ja mam, że możliwe, że się przeprowadzę, to w ogóle ja to w ogóle nawet nie chciałam na ten temat rozmawiać, wiesz, bo ja już byłam w Anglii, miałam swoje doświadczenie i stwierdziłam, że no co tutaj będę robić, tak? Nie pójdę znowu do jakiejś tam pracy, no bo mogłabym przez jakiś czas pracować, ale jeżeli miałabym pracować w czymś, co nie jest związane z psychologią, to tak ciężko mi było sobie to wyobrazić, więc ja na początku zaczęłam, wiesz co, dzwonić do osób, które pracują tutaj jako psycholodzy,
pytać, jakie są możliwości, kto gdzie pracuje, czy w szpitalu, czy w ogóle jakie to są opcje rozwoju. I tak wtedy pamiętam, że te osoby, z którymi rozmawiałam, to tak mi średnio tą wizję jakby tak pokazywał. Mówił, że jest bardzo ciężko, że w ogóle nie przyjeżdżaj, więc to tak mi jakoś nie ułatwiało tego, tej decyzji. Natomiast to był pomysł mojego męża. On podpowiedział w ten sposób, że możliwe, dobrze było, żebym zaczęła się już ogłaszać jako terapeuta, jeszcze pracując w Polsce. Tak, czyli żeby zobaczyć, czy jest jakieś zainteresowanie, czy może mogłabym pracować na przykład z polskimi klientami, czy z jakimiś innymi. I okazało się rzeczywiście, że udało mi się na przykład tak umawiać klientów, że przyjeżdżałam i pracowałam w weekend, na przykład w sobotę i w niedzielę. Przyjmowałam klientów w Londynie co 2 tygodnie i wracałam, a mieszkałam nadal w Polsce. Okej, okay, a ty jeszcze zapytam technicznie, jak to wyglądało. W jaki sposób ogłaszałaś się już na odległość, na przykład w Londynie, że będziesz przyjmować danego dnia, będziesz tak i kto chce może się zapisać. Jak to wyglądało? Nie, wiesz co, ja miałam wtedy już stronę internetową i pamiętam, że płaciłam za płatne reklamy w Google, czyli tam były takie linki sponsorowane. Już teraz tego nie użyłam, natomiast wtedy pamiętam, że to mi pomogło jakby być widoczną tak w wyszukiwarce, że jest psycholog w Londynie. I jak ktoś sobie wszedł na salę, to miał do mnie telefon, tam miałam chyba już polski, angielski telefon wtedy, więc można było zadzwonić się umówić. Więc ja mówiłam, że będę tego i tego dnia. Więc klientom też to pasowało, bo co 2 tygodnie to zazwyczaj jest taki termin, że mniej więcej jeszcze ktoś może tak poczekać. Nie musiał czekać miesiąc, tylko ja co 2 tygodnie rzeczywiście przyjeżdżałam. I jak tak zbudowałam sobie już jakąś grupę klientów, to wtedy to mnie przekonało do tego, że rzeczywiście mogę otworzyć tutaj swoją działalność i że to będzie miało sens. Więc wtedy tak jakby coś kliknęło, ale też nie wiem, że to była łatwa decyzja, bo to ja wiedziałam, że tak. Poczułaś się bezpieczniej wtedy już, że wiedziałaś, że jesteś w stanie zarobić na swoje utrzymanie, robić to, co kochasz, a nie, że wrócisz znowu do Londynu i pójdziesz do hotelu gdzieś pracować, czy gdzieś na zmywak, tak? Tak, to już było trochę jakby nie ta kolejność, bo ja już tam byłam, więc jak pomyślałam sobie, już jakby po tylu latach pracy jestem ekspertem, tak naprawdę to już jakby to nie, jakby to byłoby dla mnie jakby gdzieś tam krok w tył. No gdybym musiała, to pewnie bym pracowała, no jakby wiadomo, tak? Natomiast jeżeli masz ten wybór, to jest dużo trudniej, tak? Jeżeli wiesz, że masz zostawić wszystko. Ja też wiem, że nawet jeśli chodzi o związek, to też nie jest dobre, jeżeli tak człowiek zostawia zupełnie, wiesz, całe swoje życie. Ja miałam to poczucie, że zostawiam przyjaciół, zostawiam rodzinę i teraz jeszcze gdybym miała zostawić pracę, którą kocham, to myślę, że to niedobrze by wpłynęło na naszą relację też. Tak, ja się bałam tego, że będę obwiniać tak Bena o to, że ja dla niego wszystko zostawiłam, że strasznie dla niego poświęciłam, a to też nie jest, ja wiem, że to nie jest dobre w związku, tak? No bo co on z tym zrobi? To musiała być moja rzeczywiście taka decyzja, wiesz, przemyślana, chociaż to też było ryzyko, wiesz, no ja też nie wiedziałam, jak tam się związek ułoży, czy nie wrócę do Polski, czy wiesz, co tutaj się będzie działo, więc to też było ryzyko i też to nie było wcale takie łatwe, wiesz, przyjechałam i tutaj już od razu było świetnie, bo wiadomo, praca może jakoś tutaj jakby zawodowo sobie to wszystko poukładałam, natomiast osobiście, wiadomo, każdy to, kto mieszka za granicą, wie, jak to jest, tak, że przyjeżdżasz, nie masz znajomych, nie masz rodziny, tak, Ben miał oczywiście rodzinę, przyjaciół, wiadomo, to też byli jakby moi przyjaciele, ale to jest coś innego, tak? Ja potrzebowałam sobie zbudować jakby to swoje grono takich najbliższych osób, a to się nie buduje w miesiąc, tak? Albo w dwa. Tak? Zawsze gdzieś mamy takie poczucie, że troszkę to nie jest do końca nasze miejsce tutaj. Mam odczucie, że ty bardzo dużo analizowałaś tą twoją sytuację, takie bardzo analityczne podejście do tego, czyli z kim jestem związana, co się może ewentualnie wydarzyć, jeśli będę tam, jeśli będę nieszczęśliwa, kogo mogę obwiniać. Te wszystkie rzeczy były tak... Czy tak faktycznie wtedy to wyglądało, czy teraz z perspektywy czasu widzisz dopiero, co jakby naturalnie się wydarzyło? Wiesz co... Teraz nawet myślę, że tak szybko tą decyzję podjęłam, tak sobie teraz te perspektywy myślę, chociaż tak jak mówisz, analizowałam to, ale to też się wiązało z tym, że ja wcześniej miałam różne też historie swoje życiowe, tak? Też byłam w różnych związkach i też się często wyprowadzałam, tak? Bo i mieszkałam i w Krakowie, mieszkałam potem w Warszawie, trochę mieszkałam w Londynie, mieszkałam też trochę na Mazurach, tam prowadziłam taki, też w projekcie unijnym pracowałam, więc jakby ja często zmieniałam miejsce zamieszkania, ale też miałam różne sytuacje, prawda, osobiste, tam emocjonalne, sercowe, więc jakby już wiedziałam, że to jakby, no różnie w życiu jest, tak, że czasami coś sobie wyobrażamy, prawda, jak się zakochujemy w kimś, to się wydaje, że wszystko będzie super i możemy, prawda, przenosić górę, a potem to tak różnie w życiu jest, więc jakby troszkę już byłam jakby nauczona, że jakoś muszę siebie chronić, tak, że jakby no
związek jest ważny, natomiast gdzieś tam ta moja stabilność jest ważna. Stąd to chyba wynikło, że to nie było takie, że pierwszy raz jak gdzieś wyjeżdżam. Jakby zdawałam sobie sprawę, że bycie za granicą to nie jest tak tylko, że się przyjedzie i wszystkie problemy się rozwiążą. Czasami niektórzy tak myślą, tak moi klienci czasami myślą, że po prostu przyjadą tutaj, będą mieć pieniądze, wszystko będzie się fajnie układało. A to tak nie jest. Ja już o tym wiedziałam, że to tak, że będzie ciężko. Okej. Okay. Stąd to moje przygotowywanie, żeby po prostu... Dotykasz takiego bardzo ważnego tematu, bo myślę, że ja cieszę się bardzo, że powiedziałaś to w taki sposób, jakby powiedziałaś te swoje doświadczenie, które założę się jest też doświadczeniem wielu, wielu osób, które planują coś nowego w swoim życiu i są podekscytowane, czyli na początku jest ta euforia. Czy to jest zakochanie, czy to jest wyjechanie z kraju, czy to jest jakiś plan, czy nowy biznes, to wszystko jest takie euforyczne, jak będzie wspaniale, będę zarabiał miliony, będę szczęśliwa, wszystko będzie super. I z jakiegoś powodu my często tworzymy sobie wizję na przykład idealnych wakacji z rodziną. A, wyjadę, będzie wspaniale. W ogóle nie bierzemy pod uwagę tej szarej codzienności, która tam będzie. Czyli prawda, no trzeba będzie korzystać, nie wiem, z toalety, trzeba będzie znaleźć jakieś jedzenie, parking i to wszystko i tak dalej. I tak samo jest, wyjeżdżam do Londynu, no to trzeba będzie znaleźć mieszkanie, z kim ja będę mieszkał, czy będą jakieś potencjalne problemy. Być może nawet nie myślimy w ogóle o tym. I zastanawiam się teraz, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Bo jeżeli byśmy zastanawiali się nad tym zbyt długo i analizowali potencjalne złe jakieś sytuacje, czy tą szarą rzeczywistość, to może byśmy się w ogóle nie poruszyli z miejsca, w którym jesteśmy. Mhm. Fajnie, że to poruszyłeś, bo ja myślę sobie, że są tak jakby dwie strony. I myślę sobie, że ludzie są takie, które na takiej skali, że na jednym ekranie są te osoby, które są takie hura optymistami, wszystko będzie super, jedziemy i hura, a po drugie są takie osoby, które analizują tak jakby do przesady i po prostu i nie robią czegoś, bo zakładają, że tyle się może złego wydarzyć, to ja już w ogóle tego nie będę robić, tak? Bo tyle jest opcji jakby negatywnych. Ja myślę, że najlepiej to gdzieś tam być po środku. Tak jak ze wszystkim, najlepiej być elastycznym, czyli ja myślę sobie tak, że widzieć szanse, ale też widzieć zagrożenia. Ale też, żeby to nas nie blokowało. Ja myślę sobie tak, bo w moim przypadku na przykład mogło być tak, że ja mogłam od razu pojechać, zostawić wszystko i wyjechać od razu. I to nie byłoby zbyt mądre, tak? Tak sobie myślę z tamtej perspektywy. Natomiast też nie podejmowanie decyzji, myślenie, o, na pewno będzie źle, nie jedź tam, nie jedź. Tak jak mi wiele osób mówiło, nie wyjeżdżaj, zostań, co ty tam w ogóle będziesz w tej Anglii robić, będziesz tylko Polką, tam są, wiesz, Anglicy, zawsze będziesz człowiekiem drugiej kategorii i tak dalej, tak? Jakiś Angol, on cię zostawi, ci nie wyjdzie. Więc gdybym ja ich posłuchała, to bym jakby nic nie zrobiła, zostałabym w Polsce, tak? I nie byłabym w tym punkcie, w którym jestem, a teraz jestem, no jestem szczęśliwą osobą, czuję się spełniona, czuję, że mam szczęśliwą rodzinę, tak? I się realizuję zawodowo, więc myślę sobie, że najlepiej gdzieś tam być po środku, tak? Słuchać tych jakby takich czerwonych lampek, które się zapalają, ale robić swoje mimo wszystko, po prostu się lepiej przygotowywać do tego. Ma to sens? Tak, żeby... Mm-hmm. Z jednej i z drugiej opcji trochę, żeby... Ma to sens, tylko właśnie tak jak powiedziałeś, że są osoby, które są mega optymistami i właśnie teraz uświadomiłem sobie, że może ja jestem bardziej po tej optymistycznej stronie, gdzie zawsze zakładam, że wszystko będzie świetnie. I później dochodzą te takie sprawy, które troszeczkę podcinają mi tą moją radość może, ale zauważyłem, że od momentu, kiedy nauczyłem się przeżywać te trudniejsze momenty, w sensie po prostu jako normalne ludzkie doświadczenie i po prostu get on with it, nie? Po prostu, że jest, no tak jest i tyle, i okej, i korzystamy z tego dalej, na ile się da. To jest mi łatwiej, tak? Bo gdybym faktycznie zaczął się zdenerwować, że mój plan, który sobie założyłem, że będzie tak wspaniale, on teraz się obraca troszkę w ruinę, nie jestem w stanie robić tego, co sobie zaplanowałem, to pewnie bym się spakował, nie wiem, wrócił z powrotem, wyjechał. I teraz... Aha. Nie wiem, jak to jest. Właśnie, bo ty widzisz się z ludźmi, ty z nimi rozmawiasz. Poruszyłaś tutaj temat tego, że niektórzy tak, niektórzy z tego czerpią, niektórzy z tego czerpią. Czy zauważasz, że może to być potencjalne źródło problemów właśnie bo teraz wchodzimy już w ten temat właśnie imigracji Polaków przeżyjących tutaj, którzy albo w ogóle nie wyjeżdżają, bo przyjeżdżają z tą euforią i później wpadają w ten dołek, że miało być tak pięknie, nie jest tak. Zawód. I wtedy jest taka depresja w ogóle już zupełnie. Jakie
Może zadam takie pytanie. Jakie jest twoje doświadczenie, czego się nauczyłaś o doświadczeniach Polaków tutaj? Tak jak powiedziałaś, wiesz co, właśnie są te dwa typy ludzi, tak jak mówiliśmy wcześniej, że te osoby, które przyjeżdżają, mówią, że będzie, ma być super, tak? I one często jakby w ogóle w życiu mają takie podejście. Na przykład przyjeżdżają tutaj i otwierają biznes, tak? I też jakby musi się udać i wszystko będzie dobrze. I nie biorą pod uwagę takich czynników, które się mogą wydarzyć po drodze, czy inwestują, pożyczają pieniądze, albo pożyczają innym, albo różne rzeczy robią, bo zakładają, że będzie dobrze. I wtedy się może okazać, że prawda, nagle jest klapa, nie? Bo nie przeanalizowali czegoś tam dokładnie. A są też takie osoby, które bardzo się boją. Na przykład to przyjechały tutaj, bo musiały. I jakby mają bardzo dużo w głowie tego, co się może złego stać, tak? Czyli na przykład na pewno Anglicy o mnie źle myślą, na pewno nie dostanę żadnej pracy, na pewno mi biznes nie wyjdzie, na pewno coś tam, tak? I też się narażają na problemy, tak? Czyli to te dwie skrajności. I często pracuję i z takimi osobami pracuję. Tak jakby to zależy, prawda, od osobowości. Zależy, o której osobie chciałbyś teraz porozmawiać, natomiast ta druga osoba, te osoby, które bardzo analizują, co się może złego stać, większość ludzi to ma. Generalnie każdy z nas ma dużo takich negatywnych myśli, a szczególnie w stresie ich tam się pojawia więcej. Także, że nie wyjdzie, nie uda się, raz się nie udało, to drugi raz też się nie uda. I to może rzeczywiście powodować, to może powodować depresję, tak? Bo jeżeli ktoś nie realizuje swoich celów, bo się boi, tkwi na przykład w jednej pracy, która już dawno mu przestała odpowiadać, a ma na przykład, nie wiem, skończone studia albo chciał skończyć studia, wie, że jest inteligentną osobą i mógłby sobie się realizować gdzie indziej, a jest cały czas w tym samym miejscu, to może zacząć powodować poważne problemy. Tak, znaczy poważne w takim sensie, że może jakiś niepokój pojawić, może mieć jakieś nerwicowe objawy, tak? Jakieś problemy z ciałem i takie osoby do mnie trafiają, tak? Które gdzieś tam utknęły w jakimś takim punkcie i jakby dużo mają tego czarnowictwa w głowie. A wiadomo, no, w Anglii też jakby trochę trudniej też tam jest trochę, jakby te wyzwania są trochę większe niż w Polsce, tak? Samo pójście załatwienie czegoś w banku jest często problemem, nawet jak się zna angielski, tak? Bo czasami coś tam można czegoś nie zrozumieć, albo nie wiem, pójście na rozmowę kwalifikacyjną w Polsce i dla wielu osób jest stresujące, w Anglii jest dwa razy bardziej stresujące, tak? Więc to się jakby tutaj, mogłabym powiedzieć, tak jakby nasila. Ale wychodzą tutaj jakieś takie negatywne przekonania, typu jestem Polakiem, więc na pewno tak, nie wiem, ktoś o mnie sobie źle myśli, albo nikt mnie nie polubi, albo coś tam, więc to jeszcze jakby powoduje, że tak jakby wiele osób ma poczucie takie utknięcia w jakiejś takiej pułapce. Często to są pułapki umysłowe tak naprawdę, bo to są tylko często są myśli, które są nieprawdziwe. Fajnie, że powiedziałaś, znaczy dwie rzeczy. Pierwszą to za chwilę porozmawiamy o depresji, bo wspomniałaś właśnie o depresji. Chciałbym, żebyśmy to bardziej zdefiniowali, ale jeszcze o tym poczuciu Polaków, że są gorsi. Ja to tak kiedyś myślałem też, że może, że to jest takie uczucie, może we mnie też było, że a jestem gorszy, mi się tutaj cokolwiek nie uda, nie jestem akceptowany naokoło, ale to jest poczucie, które jest we mnie, które było we mnie, które mówiło mi de facto, nie jestem u siebie. I to jest dokładnie to samo poczucie, kiedy ja wchodzę do czyjegoś domu i nie za bardzo wiem jeszcze, jak się zachować. Nie wiem, jakie w tym domu są reguły. Czy ja mogę skorzystać z toalety na górze, czy na dole, prawda? I nie wiem, czy mogę sobie podejść, nalać szklankę wody, czy może lepiej zapytać. To wszystko jest takie świeże. Im bardziej poznajemy tą kulturę, to pomaga na pewno troszkę, poznanie kultury, ale najważniejsze jest wyciągnięcie jednak ręki i być otwartym człowiekiem na to, żeby nawet zapytać. Nawet być otwartym na tyle, że odsłonić się i wiecie co, ja tutaj jestem nowy, ja nawet nie wiem, jak się zachować tutaj, powiedzcie mi, bo ja nie wiem. I takie sytuacje się zdarzają codziennie. Ktoś ma dziecko, odprowadza do szkoły, widzi, że na przykład rodzice coś robią i on nie rozumie tego, co oni robią. I zastanawia się, co oni to cholery robią, co ja mam, i za nimi, czy mam iść do domu, czy to jest jakieś ważne zebranie, czy może to jest jakieś kółko wzajemnej adoracji, a może to jest jakaś grupa zorganizowana, więc dużo takich sytuacji się pojawia, czy w miejscu pracy tak samo, też ludzie czasami po prostu tak naczują, chyba je powinienem, nie powinienem. I ludzie, co Polacy, boją się zapytać, dlaczego? Bo myśmy zostali wychowani
w szkole, że pytać nie wolno, bo się dostanie po łapach, cicho trzeba siedzieć, prawda? Więc jakby zadawanie pytań niekoniecznie dla nas jest dobre z naszego punktu widzenia, że boimy się tego. Boimy się zadawać pytań. I tak, to co mi pomogło właśnie, to chciałem podkreślić w tym środowisku, że po prostu otwarcie się na tych ludzi, faktycznie nie myślenie o nich w kategoriach, że oni są inni, tylko albo że ja jestem inny, tylko po prostu ja jestem w innym w tym momencie środowisku, w czyimś innym domu, ale mogę się rozgościć. Tylko muszę zapytać, jakie są zasady, jakie są reguły. I muszę być otwarty i pytać, aż w końcu będę wszystko wiedział i będę czuł się jak u siebie. Tak. Okej? Okay? Tak bym to podsumował. No a teraz właśnie chciałbym, żebyś dodała do tego twój komentarz, a później porozmawiamy o depresji jeszcze chwilkę. Okej. Poruszyłeś taki ważny punkt. Ja myślę, że wiele Polaków, to co ja zauważam, nie wiem, czy inne narodowości też tak robią. Ja myślę, że niektóre narodowości są bardziej otwarte i bardziej mają więcej dystansu jakby do pewnych spraw. Natomiast Polacy często my chcemy być właśnie perfekcyjni. My byśmy chcieli już wszystko od razu, tak? Że od razu mówić po angielsku, od razu wszystko wiedzieć i nie robić siebie, że tak powiem, nie wypaść głupio. Natomiast jakby w pewnym momencie ja zaakceptowałam to, że będą sytuacje, kiedy się będę czuć głupio, kiedy powiem coś głupiego, albo się źle zachowam, albo czegoś nie zrozumiem. Czasami jakby jak chodzę z córką do szkoły, to czasami coś tam, są jakieś takie zwyczaje szkolne, o których wszyscy tutaj wiedzą, a ja nie wiem. Jakieś zbiórki pieniędzy, czy tam jakieś tam, to się jakoś tam nazywa w jakiś sposób, jakieś tutaj bingo niektórzy grają, coś tam jeszcze. Ja jak zwykle nie wiem, o co chodzi, ja przychodzę się tam, ale co to jest w ogóle, ale co wy tutaj robicie? I oni tak na mnie patrzą, takie oczy robią zawsze, tak? Dlaczego ja tego nie wiem? A ja zawsze tak trochę taka jestem właśnie, jakbym się trochę tak urwała z Marsa, bym wylądowała tak pierwszy dzień na innej planecie, jakby. No jest to taka trochę czasami dziwna sytuacja, że jakby tak się czuję trochę głupio, nie swoje, tak jak powiedziałaś, u kogoś w domu i tak naprawdę nie wiesz, jakie są zasady, ale z tym się musimy pogodzić. I to jest ta akceptacja tego, że my jesteśmy tutaj, no jakby nie patrzeć, jesteśmy, to jest nasz język obcy, to jest jakby dla nas obcy nadal w jakiś sposób kraj, ale to jest okej, żeby mieć takie poczucie, że to jest okej, że ja jestem inna, mówię z innym akcentem, ale to wcale nie znaczy, że ja mam się jakby nie integrować, nie otwierać, nie rozmawiać na przykład, tak? Tak. Akceptacji swoich jakichś błędów i pomyłek. Aha. Akceptacji tego, że ja nie wiem i mogę nie wiedzieć. Ja nie muszę. Wiesz, jeżeli ktoś nie akceptuje tego, że nie wie i że może zapytać, to będzie uciekał. Na przykład wejdzie do takiej sali i zobaczy, że tak jak mówisz, grają w bingo i powie: nie wiem, co to jest, wychodzę stąd, nie? Wiesz, to jest taka reakcja. Wolę tu nie być, nie? Bo nie wiem, o co chodzi, więc będzie głupio. Jeżeli się jednak zrobi coś innego, czyli hej, przepraszam, nie mam zielonego pojęcia, co wy tu robicie. Czy możesz mi powiedzieć, bo jestem zainteresowany, widzę, że to jest jakaś gra, czy co? Jestem zafascynowany tym. I ktoś zaczyna wtedy ze mną nawiązywać relacje, opowiada mi, on czuje się zafascynowany tym, że mi to opowiada. Więc zaczynamy budować relacje z kimś, nawet z kilkoma osobami. I jest fajnie, zaczyna być zabawnie, bo poznajemy nową rzecz. Nie bójmy się uczyć nowych rzeczy, prawda? I być takiej sytuacji niepewności, tak? Bo wiesz, no, ja nie grałam nigdy w bingo i w szkole też u nas się nie grało w bingo, tak? Teraz przychodzę i jakby, no ja robię wielkie oczy, a wiesz, no dla nich jest tak oczywiste, oni od dziecka, prawda, przychodzą i grają tam o 18 bingo. A ja w ogóle jakbym się naprawdę urwała z Marsa. No ale to jakby, ja się z tego śmieję po prostu, ja się nauczyłam z tego śmiać, no i po prostu, no trudno, tak jest. Tak, czyli po prostu no, czujmy się jak nie u siebie w domu na początek i po prostu pytajmy, tak jakbyśmy poszli w gości do kogoś i pytali: o, jakiś masz ciekawy, interesujący kwiat, nigdy takiego nie widziałem, a tutaj wow, jaka biblioteczka, ja w życiu nie wiedziałem, że tak można zrobić. Po prostu zachowujmy się naturalnie, nie szukajmy tej idealności w sobie, że my już wszystko musimy wiedzieć. To, co powiedziałaś, że my faktycznie byśmy chcieli wszystko już wiedzieć, potrafić. Wspomniało, że jeszcze jak byłam w Polsce, jak spotkałam się z moim mężem, jeździliśmy z jego przyjaciółmi na jakieś różne wyjazdy, czy spotkaliśmy na jakichś tam spotkaniach, urodzinach, to pamiętam, że dla mnie największy problem było to, jak oni byli wszyscy razem i rozmawiali, ja byłam jedyną Polką, tak, czy jedyną nie Angielką, i wszyscy rozmawiali o jakichś tam swoich tematach, czy w ogóle jakichś tam tematach, a ja nie mogłam zrozumieć, bo jak ludzie się spotykają, mówią w takim nieformalnym języku, to mówią bardzo szybko, bardzo niewyraźnie. Ja pamiętam, że siedziałam często przez kilka godzin i nic nie rozumiałam. Znaczy coś tam rozumiałam, ale jakby żeby coś powiedzieć, to mi to tak jakby dużo czasu zajmowało, że siedziałam tak po prostu, wiesz,
i patrzyłam się i się uśmiechałam głupio, tak, pewnie wtedy. To było dla mnie bardzo ciężkie, ponieważ jestem osobą, która zazwyczaj ma coś do powiedzenia, zazwyczaj mam jakąś opinię, tak, jakby jak jestem w jakimś środowisku, gdzie są Polacy, to mam zawsze coś do powiedzenia, a tutaj po prostu musiałam, tak trochę się czułam jakby, no rzeczywiście, jak, no, nie wiem, ktoś mniej inteligentny albo tak, taka trochę, wiesz, wyizolowana. I pamiętam, że taki kolega, który, on jest akurat z Holandii pochodzi, on już bardzo dobrze mówi po angielsku, ale wtedy mi powiedział, pamiętaj, Ania, daj sobie czas, daj sobie, on tak mi ciągle powtarzał, daj sobie czas, to przyjdzie z czasem. Ja tak sobie, kurczę, kiedy ten czas minie? No i wiesz, ten czas minął tak naprawdę, a wiesz, ten moment minie, to nie będzie trwało wiecznie, że nie będziesz rozumieć. Ale musisz to po prostu, musisz to zaakceptować, to nie wcale nie znaczy, że jesteś głupszy albo jakiś inny, to jest po prostu, to jest ten czas, który trzeba... Czasami po prostu się siedzi i się słucha i tyle. Tak. Tak, jakieś wyzwanie. Ale można te słuchanie potraktować jako właśnie uczenie się. I faktycznie ta pierwsza rozmowa będzie dla nas w ogóle niezrozumiała, ale później piąta, tak, dziesiąta już będzie inna i zaczniemy to rozumieć. Bo to nie chodzi tylko o język, tylko chodzi właśnie o jakie tematy, żeby zobaczyć jak ta kultura, o czym oni w ogóle rozmawiają, prawda? W jaki sposób, jak się odnoszą do siebie. Tak. Same używają takich słów, których nie ma w książkach, tych słów nie ma gdzieś tam, wiesz, w podręcznikach, nie ma w słowniku. No teraz jakby po... To, wiesz, to nie chodzi nawet o dziesiątą rozmowę, to po setnej rozmowie ja wyłapałam sporo rzeczy, tak? To po prostu trzeba po prostu czasu, ale jak już się to przejdzie, to się ma ogromną satysfakcję, tak? Że teraz się mogę z tego śmiać, nie? Wtedy to tam czasami już miałam naprawdę dosyć, mi się łza gdzieś tam kręciła, mówię, no kurczę, no siedzę tutaj po prostu jak kołek. A teraz już nie siedzę jak kołek, więc teraz już się to pozbyłam. Super. To jest naprawdę złoto, to co powiedziałaś teraz. Złota rada. Bo ja z własnego doświadczenia dokładnie to samo przeżyłem, co ty, siedząc na przykład na zebraniu szkolnym, gdzie pracowałem w szkole jako nauczyciel jakiś czas i pierwsze moje zebranie szkolne to było po prostu, Boże, jestem na tym zebraniu, powinienem coś się odzywać, ja nie mam żadnego pojęcia, o czym oni mówią. I to tak, przecież to jest nowe środowisko, nowa tematyka dla mnie, jeszcze w innym języku, więc potrzebowałem czasu i dopiero gdzieś tam za piątym, szóstym razem zacząłem jakby wchodzić w tę dyskusję, aczkolwiek zawsze z takim pewnym strachem, z takim, czy ja coś powiem źle może, albo się głupio odezwę, więc tak. Na początku to było, a później to już te zebrania były normalną częścią, już po prostu się angażowałem, wręcz mówiłem swoje zdanie w każdym temacie. To i to mi się nie podoba, prawda? Ponieważ uważam, że powinno być tak zrobione. Więc to przychodzi z czasem. Tylko, że jak człowiek jest zmuszony, tak jak ja byłem zmuszony tam i ty byłaś zmuszona, bo to jest, prawda, twój partner, rodzina, no, szacunek tak, wymaga, żeby być. Ja tak, musiałem być na zebraniach szkolnych, tak, prawda? Musieliśmy tam być. Ale łatwa droga jest dla ludzi, którzy nie muszą być w takich niekomfortowych sytuacjach, żeby po prostu po jednej takiej sytuacji zrezygnować. I więcej nie przychodzić. No właśnie. I stąd mogą się brać pewne problemy. Wspomniałaś wcześniej depresja. Czy czujesz, że z takich kilku sytuacji, gdzie byłbym na przykład niezaakceptowany, nie czułbym, że w ogóle potrafię się realizować, mógłbym wpaść w jakąś depresję? Czy mogłabyś opisać taką depresję? Czym jest depresja? Trudno powiedzieć, żeby jedna sytuacja powodowała coś takiego, tak? Zazwyczaj jedna sytuacja raczej nie. Jedna sytuacja to przychodzi gdzieś tam, było, minęło, emocje mijają. Natomiast jeżeli się skumuluje jakiś dłuższy okres, kiedy ktoś w jakiś sposób nie realizuje jakichś ważnych swoich potrzeb, czyli na przykład czuje się wyizolowany, prawda? Nie ma przyjaciół, nie ma kontaktu z rodziną, oprócz tego praca go niejako nie satysfakcjonuje. Może być tak, że jest w jakiś sposób prześladowany w pracy. Albo jest jakaś ważna rzecz, jakaś ważna potrzeba, której ktoś nie realizuje, to pojawia się taka wewnętrzna frustracja i to może prowadzić do depresji. Zazwyczaj to jest ileś tam kilka czynników, które na to się składają. Rzadko jest tak, to jedna rzecz, która to nie ma takiego wpływu. Ale w Anglii to ryzyko, można powiedzieć, że jest w pewien sposób większe, ponieważ to środowisko, w którym tutaj żyjemy, jeżeli ktoś przyjeżdża sam, zostawił w domu w Polsce rodzinę, nie wiem, czy żonę, czy dzieci, czy jeżeli nie ma, no to przyjaciół, czy swoich rodziców i tutaj pracuje w pracy, która mu nie odpowiada, nie ma związku, albo się może jeszcze z kimś rozstał w międzyczasie, tak? Coś tam się jeszcze w pracy wydarzy, to w sumie ileś tam tych rzeczy naraz się może skumulować. A jeżeli ta osoba nie wie, w jaki sposób radzić sobie z emocjami, nie wie, w jaki sposób szukać pomocy, szukać wsparcia, nie rozmawia z nikim na ten temat, to wszystko się może, prawda, nałożyć na taką mieszankę, że może być ryzyko, że ktoś sobie może popaść w depresję. Oczywiście na to się nakładają też jakieś inne czynniki. To
jak ktoś był wychowany, czy właśnie był uczony tego, że ma szukać pomocy, czy ma wszystko trzymać w sobie, tak? Więc to tak to może wyglądać. I skąd wiem, że mam depresję? Na przykład budzę się rano i czy coś może mi wyraźnie pokazać, że mogę być w stanie depresji? Jak to się może u mnie objawiać? Żebym sam mógł wiedzieć, że o, coś jest nie tak. Takie bardzo, bardzo taką podstawową rzeczą, taką objawem depresji, to jest brak jakby poczucia przyjemności, kiedy ktoś przestaje czuwać przyjemność, robiąc rzeczy, które do tej pory sprawiały mu przyjemność. To jest bardzo taki najprostszy sposób sprawdzenia tego, czy jeżeli to się utrzymuje przez dłuższy czas, minimum 2 tygodnie na przykład, tak? Jeżeli ktoś miał jakieś hobby, coś bardzo lubił robić, a teraz mu to przestaje sprawiać przyjemność. Poza tym, jeżeli ma problemy z zasypianiem, albo na przykład śpi bardzo długo, jest ciągle zmęczony, albo ma problemy z zaśnięciem i zmiana w apetycie też może być znakiem depresji. Te 3 takie czynniki, czyli tak, czy na przykład jeżeli ktoś zaczyna więcej jeść albo jeść mniej, albo nie ma w ogóle apetytu. Do tego dochodzą jeszcze jakieś negatywne myśli na swój temat, obwinianie siebie często, negatywne myśli o przyszłości, czy tak jakby poczucie, że nic jakby go tej osoby nie cieszy, ale też nic dobrego się nie wydarzy. Także i często poczucie zmęczenia właśnie. Też może być izolacja od innych, niechęć do spotykania się z ludźmi. Ktoś, kto był bardzo towarzyski, przestaje się odzywać, zaczyna się zamykać w sobie, nie chce rozmawiać. To takie najbardziej takie ewidentne czynniki, takie objawy. Mhm. Ja w pewnym okresie swojego życia, całkiem niedawno, miałem takie nazwałem to depresją wtedy, ale jakby nie klinicznie, bo nie wiem, ja to po prostu czułem, że to była pewna depresja, która powodowała, że wstawałem, nawet nie chciałem się za bardzo wstawać, no ale wstawałem, bo były obowiązki rano, ale później po prostu przyklejałem się do sofy i jakoś nie czułem wtedy w ogóle energii do tego, żeby jakiekolwiek zadanie podjąć. Nie widziałem sensu w tym. Tak, no to też może być objaw właśnie, to może być jakiś epizod, jakby taki stan obniżonego nastroju, że to się dłużej utrzymuje, to można nazwać, że to jest depresja, wtedy warto właśnie szukać pomocy. Na pewno warto to sprawdzić, jeżeli coś takiego się pojawia. Każdemu się może zdarzyć gorszy dzień, czy taki dzień, 1-2 dni, obniżonego nastroju, to jest jakby każdemu to się, prawda, w życiu może zdarzyć. Natomiast jeżeli to jest jakby dłuższy okres, to wtedy warto szukać pomocy, bo też nie ma sensu, żeby czekać tak dłużej, aż się ten stan będzie pogłębiał, bo na początku jeszcze ta osoba ma jakby, to, że ona w ogóle przyjdzie do lekarza albo przyjdzie do psychologa, to znaczy, że ona ma jeszcze energię, żeby przejść, tak? Że widzi w tym sens, więc lepiej wtedy pójść, a nie czekać, jak już będzie za późno, tak? Aby takie koło zacznie się nakręcać, bo jeżeli ktoś się izoluje, nie wychodzi, zostaje w domu, nie robi rzeczy, które jakby do tej pory robił, to ten nastrój się będzie jeszcze bardziej obniżał. Czego może prowadzić taki jeżeli się tym nie zajmiemy, do czego może prowadzić taka depresja nieleczona, bez terapii? No to już jakby, nie chcę tak straszyć za bardzo, natomiast jakby depresja jakby ma swoje stadia, może prowadzić do ciężkiej depresji, tak? Czy nawet do jakichś myśli samobójczych, więc lepiej nie czekać do takiego momentu. Sami są klienci dopiero, którym się pojawiają te myśli, dopiero wtedy szukają pomocy, więc myślę sobie, że lepiej szukać wcześniej, tak? Wiadomo, myśli samobójcze, że to już jest taka, no, ewidentnie tak sygnał, że coś się złego dzieje. I ciekawy jestem jeszcze, czy dałabyś kilka rad dla osób, które czują, że potencjalnie są w takiej sytuacji teraz, że mają miękki może grunt pod nogami i zastanawiają się, czy mogą popaść w taką depresję. Co robić, kiedy czuję się słabo, że być może mogę wpaść w jakąś depresję? Jak się ratować przed tym? Jeżeli to jeszcze nie jest tak, nie jest jeszcze, jakby tak powiem, bardzo źle, albo gdzieś tam na razie jest tylko nastrój obniżony, to co na pewno najbardziej, bardzo pomaga poprawić nastrój, to jest oczywiście wysiłek fizyczny, tak? Wiele osób, prawda, no, żyjemy w stresie, generalnie nasze życie jest stresujące, jakby na to nie patrzeć. I to, co najbardziej pomaga odreagować emocje, odreagować stres, to jest wysiłek fizyczny. Więc jakby nawet jeżeli ktoś nie ma ochoty, to dobrze się nie zastanawiać, czy się chce, czy się nie chce, tylko po prostu zapisać się na basen albo pójść pobiegać, wyjść na spacer, na rower, to działa jak środki antydepresyjne. Tak, 3 razy w tygodniu taki regularny wysiłek fizyczny działa jak leki antydepresyjne. Tak? Także no jest wiele sposobów. Znaczy, to jest taki najprostszy sposób.
to, co jest ważne, to też, żeby mieć grupę osób, jakieś takie osoby, z którymi możemy porozmawiać, tak? Bo często bo nie mamy czasu, tak? Mamy jakieś tam swoje problemy, przemyślenia. Jeżeli zostajemy z tym sami, to zaczynamy się w jakiś sposób izolować. Natomiast zwierzanie się jest sposobem na to, żeby poradzić sobie z emocjami. Czy takie, przynajmniej jeden przyjaciel, to jest taka osoba, która czasem nam ratuje naszą psychikę, tak naprawdę. Mhm. Tak, ale taka osoba, która rzeczywiście, nie tak, że idziemy poplotkować i mówimy, jaki nasz szef jest zły, ale bardziej o tym, co ja czuję, tak, że jest mi ciężko, albo jest mi trudno, albo coś mnie zezłościło, tak, żeby móc się zwierzyć. Mężczyźni rzadko korzystają z tej formy, kobiety częściej się zwierzają, prawda? Natomiast i co to może powodować? No wtedy sięgają po alkohol na przykład, tak? Albo są agresywni, bo gdzieś te emocje muszą coś z nimi zrobić, tak? To albo się znieczulają przez alkohol, albo narkotyki, albo wyrzucają je jakby przez agresję. Nie chcę tak bardzo stereotypowo mówić, że kobiety tego nie robią, tak? Że tylko mężczyźni, ale gdzieś tam można powiedzieć, że jest taka tendencja. Czyli kobietom łatwiej się otworzyć i znaleźć środowisko wspierające. Aczkolwiek zauważyłem taką rzecz, ciekawe jestem, co na ten temat powiesz. Wiem, że mamy mało czasu już, ale myślę, że jeszcze 3 minutki znajdziesz. Tak? Dam radę? Okej. Właśnie wtedy, kiedy miałem taki stan depresyjny, to zrobiłem coś... takiego, można powiedzieć, interesującego, innowacyjnego, bo zacząłem się tym dzielić. I to zacząłem się tym dzielić online. Po prostu robiłem nagrania z tego, jak się czuję i później jak z tego wychodzę i co robię. I co ciekawe, bardzo dużo osób oglądało te materiały i bardzo dużo osób z tego środowiska, które gdzieś tam znałem, bądź oni mnie znali, pisali do mnie. Jakieś komentarze i jakieś... To był ciekawy materiał dla nich. Coś, co de facto nie jest motywujące, tylko pokazuje człowieka, który się zmaga z jakąś depresją, z jakimś trudnym stanem w jego życiu. To i było dla nich interesujące i ciekawe. Być może dlatego, że to było na tyle autentyczne. Ale co się stało później, kiedy ja wyszedłem z tego stanu i zacząłem czuć się dobrze, to dużo mężczyzn pisało do mnie i do tej pory otrzymuję wiadomości, że oni chcą ze mną porozmawiać. Aha. Bo oni mają swoje problemy. I oni jakoś poczuli, że skoro ja się otworzyłem, uzewnętrzniłem swoje uczucie, to oni mogą teraz ze mną o tym porozmawiać. Mhm. I mi się wydaje, że... To zaufanie, że ich nie ocenisz, tak? No właśnie, mi się wydaje, że u mężczyzn jest coś takiego, że kiedy sobie rozmawiamy z kumplami gdzieś tam w pracy czy po pracy, to nie rozmawiamy o uczuciach, bo być może boimy się wyśmiania, że tutaj jakby nie zostaniemy zrozumieni i ten temat w ogóle się nie porusza. I trzeba dopiero znaleźć osobę, która jest już otwarta i mówi, hej, ja coś takiego mam. I wtedy czujemy się odważniejsi do tego, żeby podejść tam i ten temat poruszyć. No to ciekawy temat poruszyłeś, tej oceny właśnie. Że teraz mi się tak skojarzyło jeszcze w ogóle jakby temat psychologa, bo na przykład to, że ktoś chodzi do psychologa, to też jest często wielka tajemnica, że ktoś w ogóle ma, prawda, korzysta z usług czy coacha, czy no, właściwie to psychologa bardziej. Ja na przykład mam bardzo dużą część moich klientów, to są właśnie mężczyźni. Tak? Czasami pracuję jednego dnia, mam kilku, albo na przykład mam samych klientów i to są, tak sobie czasami patrzę, rzeczywiście mężczyźni, więc jakby się okazuje, że oni tak naprawdę łatwiej czasami im powiedzieć obcej osobie, tak, niż komuś, niż koledze, niż komuś innemu, ale samo to, że chodzą do psychologa, też często jest tajemnicą, tak, jakby tego nie mówią nikomu, że chodzą do psychologa. To jest ciekawe, bo miałam wywiad w tamtym tygodniu do Financial Times i tam rozmawiałam z dziennikarzem, który jest Amerykaninem, tak, pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i on tutaj, prawda, przyjechał jako dziennikarz i on się tak mnie pytał, mówi tak, on był taki w ogóle strasznie zdziwiony. Mówi, wiesz, ja słyszałem, że w Polsce to bycie psychologiem to ludzie nie mówią o tym nikomu, że jak ktoś idzie do psychologa. I on był w takim szoku. Mówi, że w Ameryce tam wszyscy mają psychologów. To jest tak oczywiste. On w ogóle jakby był strasznie zdziwiony, dlaczego to jest jakby jakiś problem tutaj, tak? Mm-hmm. Jakby był, a dla mnie to jest oczywiste, że tak jest. Mm-hmm. Bo zawsze tak było, tak? Że psycholog czy psychiatra, to się, jakby to musi być jakaś tajemnica a u nich to jest tak jakby tak normalne, że tam, tak jak do dentysty, tak? Wszyscy chodzą. No to wiesz, no w Polsce wszyscy są bezproblemowi. Problemów nie ma. Jak już ktoś ma problem, idzie do psychologa, to już jest jakiś cofnięty w rozwoju, albo już coś ma jakieś problemy konkretne, nie? Czyli to wszystko łączy właśnie. Jeżeli ktoś ma problem, to idzie do psychologa, to znaczy, że sobie z czymś nie radzi. A moim zdaniem właśnie jest na odwrót. Mhm. Że ktoś mówi, tak jak ty powiedziałeś, to, że ty powiedziałeś o tych swoich problemach, to pokazuje, ile miałeś odwagi tak naprawdę.
i to był twój sposób radzenia sobie, tak? Bo ty teraz znalazłeś sposób, żeby sobie z tym poradzić. Natomiast jeżeli ktoś ma depresję, a nie pójdzie do psychologa, nie powie o tym nikomu, to on sobie przestaje z tym radzić, tak? I on wtedy na przykład zaczyna się głupio zachowywać, zaczyna robić jakieś głupie rzeczy w domu, nie wiem, tak? Przestaje kontrolować siebie i wtedy zaczynają się problemy. Tak? I nawet często nie zdaje sobie z tego sprawy, co robi. Wszyscy, już wszyscy wiedzą, że on ma problemy, ale on jeszcze nie wie, tak? Tak jeszcze podsumowując, to oglądałem kiedyś taki program telewizyjny, nie wiem czy to było w Polsce czy w Anglii, w jakimś bądź razie to było coś takiego, że była kamera w domu, tak jakby taki Big Brother w domu i tam była rodzina, która no właśnie nie mogli się dogadać ze sobą, było bardzo, bardzo trudno. I tam szczególnie matka, która gdzieś tam była jakby otyła, nie mogła się poruszać, ona była bardzo taka opryskliwa, wymagająca, krzycząca i dużo oceniała tych ludzi w domu i tak bardzo brzydko ich tam nazywała, brzydkim słownictwem. No i ta kamera tam była, no i oni tam próbowali z nią rozmawiać, jakoś załagodzić to, ale nie było szans. Każdy trzymał się swojej własnej racji. I później ta telewizja zmontowała taki materiał z tego całego nagrania, że pokazali te zachowania negatywne wszystkich członków rodziny. I oni siedli razem przed telewizorem i oglądali siebie. I po oglądnięciu tego materiału ta matka, ona się po prostu rozkleiła, rozwyła się, rozbeczała się tam po prostu i zaczęła przepraszać wszystkich, bo zobaczyła samą siebie na ekranie i zobaczyła, jak to wygląda w rzeczywistości. Człowiek, który czasami zachowuje się, tak jak mówisz, to są emocje, to są nieporadzenie sobie z problemami, zachowuje się w domu czy w innym środowisku w sposób, którego sam nie rozumie, nie rozumie sam siebie, ale kontynuuje to zachowanie, ponieważ w ten sposób uwalnia jakieś nagromadzone emocje. Ale w momencie, kiedy zobaczy siebie z boku, to jest czasami dla niego szok. Tak, tak, bo często osoby widzą w innych, tak, i myślą, że ja jestem zła, nie wiem, agresywna, jak krzyczę, bo moje dzieci coś tam robią, a nie, jak krzyczę, bo ja sobie nie radzę z emocjami. Tak. Tak? To jest mój problem, to nie jest dziecka, ale często my szukamy tak jakby przyczyny naszych problemów na zewnątrz. I zaraz problem może być, nie wiem, krzywy, nie wiem, dywan na podłodze, problem może być tak, że deszcz pada, nagle powody są zewnętrzne, a tak naprawdę to jest w środku, tak? Gdzieś tam. Powinniśmy kończyć tą rozmowę, a mi się to tak rozkręca. Jeszcze podam przykład, powiedziałaś z dziećmi. Mi przychodzą cały czas przykłady do głowy. Uważam, że słuchacze czy oglądający takiego typu materiału jak ten podcast, czy wideo podcast, korzystają właśnie z doświadczeń innych ludzi. I ja pamiętam już jakiś czas temu, pewnie z 9 lat temu, mój mały syn bawił się moim pierwszym telefonem, gdzie było nagrywanie. I włączył sobie nagrywanie i chodził sobie nagrywał. I coś tam się w domu działo i były różne sytuacje. I ja kiedyś to nagranie właśnie sobie znalazłem. Mówię, co tutaj jest nagranie? Jakieś takie 20 minut. Co to jest? Aha. Zacząłem tego odsłuchiwać. I on tam sobie śpiewał, bawił się tym telefonem. I ja słyszałem to dziecko, tak cieszyłem się. Słyszałem to dziecko, które tam sobie chodziło z telefonem, śmiało się, bawiło się. I nagle usłyszałem swój głos. I to był głos pogardy jakiejś dla mojego syna, że on się bawi moim telefonem i tam dostał burę, ale kiedy ja usłyszałem siebie na tym nagraniu, to struchlałem i pomyślałem sobie, w życiu bym nie chciał tak, żeby moje dziecko słyszało takiego głosu od swojego ojca. To jest terapeutyczna, widzisz, mam jakiś pomysł na co można w domu zrobić, tak? Ustawić sobie gdzieś tam nagrywanie. Ale to naprawdę, no bo to jest tak jakby taki szok, ale to jest często taki właśnie kubeł zimnej wody, jak tak siebie usłyszymy. Wiesz, przypominają się sytuacje z dzieciństwa też, jak my byliśmy skarceni na przykład, nie? I wtedy co czuliśmy i teraz słyszymy siebie i mówimy, o, powtórka. Gdzieś mi się przypomniało, że mąż mnie nagrał kiedyś, jak byłam zła, coś do niego mówię i potem to odsłuchiwaliśmy i to było tak śmieszne, to było tak przezabawne, bo jeszcze po angielsku to mówiła, z takim akcentem i po prostu wszyscy do tej pory się śmiejemy, a ja teraz takim, no tak byłam zdenerwowana, ale nie krzyczałam, tylko takim mówiłam głosem podirytowanym, ale to było tak przezabawne, mówię, tak, kurczę, w ogóle nie zdawałam, mi się wydawało, że tak inteligentnie brzmię, tak, że to ja mu tutaj mówię, jak to w życiu powinno być, tak. Ale to po prostu tak komiczne, że wszyscy się śmieją do tej pory z tego. Ale to jest, wiesz, to jest fajne, żeby tak trochę siebie z boku czasami usłyszeć, tak? Że jak to człowiek czasami nie do końca wyrazi w taki sposób, jak powinien, to
ta rodzina też to widzi tak inaczej niż my, tak? Tak, teraz nam jest najtrudniej spojrzeć na siebie z boku, no technologia może nam w tym pomóc. A propos technologii, masz stronę internetową, można się z tobą skontaktować, można się z tobą umówić na tej stronie, z tego co widzę. Jest też sklep, gdzie można zakupić szkolenia od ciebie. Powiedz coś o tym, jak z tobą się skontaktować i co obecnie oferujesz. Mam stronę internetową www.annabg.com, tak? Mam też swoją akademię i tam jest już pierwszy kurs, który właśnie dzisiaj rusza, jak nagrywamy, to dzisiaj zaczynam jakby promocję tego kursu, czy będę mówić w tym kursie dzisiaj, też nagrywam po południu live wideo na ten temat. Adres do kursu to jest www.akademiaannabg.com, tak? Więc to nie jest dokładnie na mojej stronie, tylko to jest oddzielnie na razie. I ten kurs, tak trochę nie mówiliśmy o tym kursie dzisiaj, natomiast ja w tym kursie zebrałam bardzo dużo jakby wiedzy związanej też o tym, o czym rozmawialiśmy dzisiaj, czyli o inteligencji emocjonalnej, o tym, jak sobie radzić z emocjami, jak się relaksować, w jaki sposób właśnie tę inteligencję emocjonalną rozwijać po to, żeby się nie narażać na tego typu ryzyko, typu właśnie depresja, czy jakieś izolacja i tak dalej. Więc ja zebrałam tą moją wiedzę praktycznie z 15 lat doświadczenia, takie proste metody. Czyli nagrałam 40 wideo, w których opowiadam, ale też daję ćwiczenia do tego, co zrobić dla swojej psychiki, dla swoich myśli, jak sobie radzić właśnie z jakimś takim czarnowictwem. Też tam są relaksacje ponagrywane, audio. Także jest sporo materiału, który właśnie teraz będzie dostępny. Właściwie jak będziesz wypuszczał ten podcast, który będzie już pewnie w tym tygodniu, tak, to będzie już ten kurs dostępny do kupienia. Akademiaannabg.com? Akademia.annabg.com. Aha, akademia.annabg.com i tak. Twoja strona annabg.com i tam zobaczycie wiele właśnie szkoleń, które są dostępne i możecie umówić się na sesję indywidualną za nią, jeżeli tak czujecie, że potrzebujecie. A myślę, że to, co powiedziałaś dzisiaj, może podsumować, każdy z nas potrzebuje partnera, takiego psychologa, kogoś, kto będzie obok nas szedł i pomagał nam przez to życie przejść i się czuć dobrze, podejmować dobre decyzje. A to czasami potrzebujemy wiedzy, wiesz, bo czasami wiele osób jeszcze, mimo że psychologia jest taką dosyć popularną, coraz bardziej popularną dziedziną, to czasami brakuje nam wiedzy, takich rzeczy, które powinniśmy się w szkole uczyć, tak? Co to są emocje, jak sobie z nimi radzić i dlatego właśnie między innymi nagrałam ten kurs, o którym właśnie powiedziałam, bo czasami możemy zapobiec pewnym rzeczom, jeżeli wiemy, tak? Żeby zamiast odkrywać Amerykę po prostu, tak? Także tylko takie zrobiłam kompendium pewnych technik, metod, żeby nie musieć na przykład jeszcze, tak? Nie wiem, już korzystać z psychiatry, czy brać leków psychiatrycznych, ale można sobie poprawić nastrój, czy zrobić coś dla swojego nastroju w taki zdrowy sposób, tak? Mam nadzieję, że akademia będzie bardzo popularna. W języku polskim oczywiście, więc wśród Polaków, nie tylko w Wielkiej Brytanii, bo temat jest generalnie to dla wszystkich, prawda? Psychologia. Tak. Ania, przedłużyłem już sporo dzisiaj, ale dziękuję ci za ten czas, za tą rozmowę. Miło było poznać twoją sylwetkę i zapraszam wszystkich do kontaktu z tobą i spojrzenia na twoją ofertę. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za rozmowę.